Złota 19, chmielna 50, czyli 90% tej konstytucji widać, że życzymy, proszę Państwa, powodzenia. CBA zatrzymało kilkadziesiąt osób w śledztwie związanym z wyłudzeniami kredytów weryfikacyjnej komisji. Życzymy powodzenia. Życzymy. Katarzyna Obrońska, zapraszam. Dziś komisja weryfikacyjna wydała orzeczenie w sprawie trzech nieruchomości z placu Defilad w Warszawie. 5 października komisja przez 10 godzin rozpoznawała reprywatyzację tych niezabudowanych działek pod dawnymi adresami Złota 19, Zielna 7, Złota 17 i Chmielna 50. Komisja decyzję podejmie na posiedzeniu niejawnym, które właśnie teraz powinno się rozpoczynać. Od początku czerwca komisja bada zgodność z prawem decyzji administracyjnych w sprawie reprywatyzacji warszawskich nieruchomości. Wartość stołecznych nieruchomości wyłudzonych w ramach reprywatyzacji sięga miliarda złotych, mówił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. W prokuraturach podległych prokuraturze regionalnej w Warszawie trwa 81 śledztw w sprawie stołecznej reprywatyzacji, a w prokuraturze regionalnej we Wrocławiu i jej podległych 35. Zmiany w rządzie wymagają jeszcze zastanowienia i przeanalizowania, dlatego na informacje o szczegółach rekonstrukcji rządu trzeba jeszcze poczekać, mówi Stanisław Karczewski. W ten sposób marszałek Senatu skomentował zapowiedzi prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że do rekonstrukcji rządu dojdzie w grudniu. Stanisław Karczewski mówi o priorytetach rządu na najbliższe miesiące. Przed nami kolejne zmiany, które będziemy wprowadzać. Będą dwie ustawy na najbliższym posiedzeniu, ustawa o Sądzie Najwyższym i o KRS-ie. Przed nami również ważne, ale trudne wprowadzenie programu Mieszkanie Plus. Bardzo istotny program, bardzo ważny i do niego przykładamy wielką wagę. We wczorajszym wywiadzie dla TVP Info prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podkreślił, że rząd musi zostać tak skonstruowany, żeby dobrze się wpisywał w nową, troszkę trudniejszą sytuację. Dodał również, że premier Beata Szydło zaproponowała zmiany strukturalne w rządzie, które są, jak powiedział prezes partii rządzącej, prawie rok po ogłoszeniu rząd zajmie się konstytucją dla biznesu. To zbiór projektów ustaw, których celem jest ułatwienie działalności gospodarczej. Jeszcze w październiku wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jedną z najważniejszych części dokumentu jest projekt ustawy Prawo Przedsiębiorców. To ustawa, która jest bardzo wielowątkowa, bardzo skomplikowana i oczywiście wymaga wielu konsultacji. 80-90% tej konstytucji widać, że finalizowana jest w takim kształcie, jak pierwotnie zakładaliśmy, ale dziękuję za wszystkie te refleksje, za poprawki, zastrzeżenia, uwagi, propozycje zmian, ponieważ one spowodują, że zmiany, to prawo tak wejdzie w kształcie bardziej akceptowalnym społecznie i jeszcze lepszym dla przedsiębiorców. Na konstytucję dla biznesu składają się projekty ustaw Prawo Przedsiębiorców, o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców, o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Polski oraz ustawy wprowadzającej powyższe przepisy. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kilkadziesiąt osób w Warszawie i okolicach w śledztwie związanym z jednym z wątków sprawy wyłudzeń kredytów. Sprawa dotyczy przedsiębiorstw, które wyłudzały kredyty z wołomińskiego SK Banku, mówi Temistokles Brodowski z CBA. W efekcie wspólny działa Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Prokuratury Regionalnej w Warszawie zatrzymaliśmy dziesiątki osób, ma to związek ze śledztwem dotyczącym wyłudzeń kredytów w SK Banku w Wołominie. No jak się okazuje, te wyłudzenia sięgają blisko 1,640 mln złotych. Zatrzymani zostali zarówno pracownicy SK Banku, jak i innych przedsiębiorstw. W Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie zostanie otwarta wystawa Czego nie mogliśmy wykrzyczeć światu. Na ekspozycji po raz pierwszy w Polsce będą udostępnione dokumenty z podziemnego archiwum getta Warszawy. W uroczystości weźmie udział prezydent. Wystawa przede wszystkim przybliży osoby, które tworzyły archiwum i to, co w nim zostało zawarte, mówi dyrektor. Ten Żydowski Instytut jest tak niegościnny, proszę Państwa. Jest tak niegościnny.
że no te babki oblatywacki, warszawianki, szlachcianki nie, no może i wejdą, ale chyba raczej nie, bo tam będą, proszę Państwa, identyfikatory, tam będą, jak już prezydent, to już oni tak, ci Żydzi są niegościwi, oni tak, ci Żydzi są bardzo niegościwi. Zagłady pisaną w trakcie jej trwania. Jedna z projektantek wystawy Anna Oni są tam bardzo, niegościnni. To był nasz obowiązek, żeby stworzyć wizualną ciszę, w której dokumenty mogą wybrzmieć. Sposobem oni są na to tam bardzo niegościnni. Omene, omene. 20 tysięcy jednostek archiwalnych ukazujących tragedię Żydów nie tylko w getcie warszawskim. Witold Banach, Polskie Radio. Dzisiaj w kraju zachmurzenie duże, większe przejaśnienia jedynie na zachodzie i w centrum Polski. Miejscami deszcz, na północy i na krańcach południowych deszcz ze śniegiem i ja śnieg. Lubię taką niewinność. Temperatura od 3 lubię do 5 stopni, cieplej na Pomorzu tam do 7 stopni, około zera, natomiast dziś w Kotlinach Karpackich, a ciśnienie niskie, 1007 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Dziś wtorek, 14 dzień listopada. Jakub Kukla, witam, zapraszam do godziny 13. A my do 11 będziemy rozmawiać m.in. o polskiej polityce. 16 listopada pojutrze mijają 2 lata od zaprzysiężenia rządu premier Beaty Szydło. Czas na pierwsze podsumowania. Zajmiemy się także sprawami międzynarodowymi i po spotkaniu Michela Barniera z premier Beatą Szydło. A na początek to, co dziś i jutro będzie działo się w Parlamencie Europejskim. Mianowicie dziś w Parlamencie odbędzie się kolejna debata dotycząca praworządności w Polsce. Jutro z kolei dojdzie do głosowania nad krytyczną względem naszego kraju rezolucją. Niewykluczone jest także uruchomienie wobec Polski pierwszej części artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, mówiącego o poważnym naruszeniu wartości europejskich. Między innymi o spodziewanym przebiegu i możliwych konsekwencjach działań Parlamentu Europejskiego na antenie Polskiego Radia 24 w rozmowie z Dorotą Kanią mówił wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki. Niczego nowego, niczego dobrego. Tak naprawdę to kolejna tura, 8 już w Parlamencie Europejskim, a 5 na sali plenarnej w ciągu kolejna tura rytualnych zaklęć Polski. Znowu wystąpi pewnie paru dziesięciu posłów z cywilnych rzędów lewicy, liberałów, zielonych, komunistów, a pewnie się tego przyłączą niektórzy posłowie Platformy. No właśnie o to chciałam zapytać, czy będzie również głos z Polski, ten negatywny głos z Polski? Tydzień temu, 8 to dokładnie, podczas posiedzenia Komisji Swobód Obywatelskich i Sprawiedliwości, dwoje posłów, europosłów PO aktywnie atakowało nasz kraj, więc nie spodziewam się, żeby w ciągu tygodnia Platforma się nawróciła. A kto atakował? Proszę powiedzieć, bo to jest bardzo istotne. Dwoje byłych ministrów rządu premiera, ekspremiera Tuska, czyli pan europoseł Michał Woń, pani europoseł Barbara Kudrycka, Wydział Kolejności Alfabetycznej. No ale przecież tego typu ataków ze strony posłów totalnej opozycji było znacznie więcej. No, mieli szereg okazji. Tyle, że z tych debat, a także nawet z ich ataków nic nie wynika, chociaż szereg europosłów z granicy dziwi się, z jaką zapalczywością europosłów Platformy atakują własne kraje. Także wiedza, proszę Państwa, tego świata jest prymitywna, bo człowiek został oszukany. Wydawało się człowiekowi, że to jego dzieła, dzieła człowieka, dzieła ludzkie są najlepsze, a przecież wiadomo, że nie. Zwłaszcza, że człowiek niedoskonały, człowiek słaby, mówimy, słaby. O sankcjach przeciwko Polsce. Ale oczywiście, wie Pani, no to ja teraz mogę zacząć Pani opowiadać o potworze z Loch Ness. Czyli te sankcje mają tak się do rzeczywistości jak potwór z Loch Ness. Dokładnie tak, którego nikt, jak wiadomo, nie widział, chociaż cały czas od lat o nim się mówi. O sankcjach też można dużo mówić, tylko ja
pokazuje to drugą stronę medalu, stronę praktyczną. Od gadania sankcji nie będzie. Nawet jeżeli artykuł 7 zostanie uruchomiony, a ostatnio pan pierwszy wiceprzewodniczący komisji, pan Timmermans, towarzysz Timmermans, no bo członek Partii Pracy, zaczął mówić, że nie wiadomo, czy się uda uzbierać te 22 państwa, które są konieczne, aby artykuł 7 uruchomić, ale nawet by został uruchomiony, chociaż w to wątpię, to przecież do sankcji potrzeba jednomyślności, a szereg państw członkowskich Unii Europejskiej we własnym interesie nie będzie głosować za sankcjami wobec Polski, ponieważ takie sankcje mogą jutro dotknąć także ich, jeżeli się otworzy puszkę Pandory z sankcjami. Nie tylko kraje naszego regionu, jak chociażby Węgry, puszkę Pandory, ale puszkę Pandory, to powinna być zaraz z tej komisji. Jako żywo, nie chciałabym, żeby sprawa Hiszpanii, prowincja autonomiczna, ja nie Katalonia, lubię Radio Maryja. Hiszpania, zgodnie z tym, co już kilka dni nie? Powiedział dlaczego głupoty mają miejsce, proszę pana? Dlaczego głupoty? Na poziomie europejskim za... Dlaczego głupoty mają miejsce? ...w sprawie poszczególnych krajów. Hiszpania też pewnie takich sankcji otworzyć trzeba puszkę Pandory. A to, co obserwujemy teraz, to jest taki festiwal propagandowych, medialno-politycznych puszkę Pandory, Polsce, z których naprawdę nic nie wynika, bo polski rząd... Bo człowiek przecież... Panie Przewodniczący, pan przyjazd Donalda Tuska do Polski na święto 11 listopada, czy to był jeden właśnie z tych elementów propagandowych, pana zdaniem? No, myślę, że przewodniczący Tusk nie chciał, aby jego przyjazd do Polski kojarzył się wyłącznie z przyjazdami na wezwanie prokuratury. Przynajmniej raz przyjechał nie na wezwanie prokuratury. Tylko przyjechał sam, ale nie był zbyt ciepło przyjęty, jak mogliśmy zaobserwować. To bardzo ciekawe, co pani mówi, ponieważ akurat ja w imieniu Parlamentu Europejskiego jako wiceprzewodniczący Europarlamentu składałem wieniec tuż za nim. Tak, no, słyszałem gwizdy, ale to ciekawe, że wcześniej składała więc delegacja Krajowej Rady Sądownictwa, która naprawdę budzi wielkie kontrowersje, nie było gwizdów. Składała wieńce budząca olbrzymie emocje negatywne wiceprzewodnicząca Platformy pani Grunkiewicz-Waltz, prezydent stolicy, nie było gwizdów. Ludzie się powstrzymali, a przy Tusku to wybuchło. Więc no, to jest dosyć charakterystyczne i myślę, że pan przewodniczący Tusk powinien to wziąć pod uwagę. Podobnie jak stwierdzenia pana Grzegorza Schetyny, który publicznie się wypowiada, że nie ma miejsca na dwóch samców alfa. No, te rozgrywki wewnątrz Platformy są rzeczywiście pasjonujące. Wczoraj Telewizja Republika ujawniła stenogramy z posiedzenia i nie tylko stenogramy, ale również zapis dźwiękowy z posiedzenia Komisji Jerzego Millera. Pan był jednym z głównych współorganizatorów wysłuchań smoleńskich w Brukseli. Czy to obciążanie na siłę wbrew dowodom, realnym dowodom generała, świętej pamięci generała Andrzeja Błasika było dla pana zaskoczeniem, że tak właśnie procedowała komisja? Gratulacje dla Telewizji Republika za ujawnienie bardzo istotnych, może i kluczowych, a informacji o mechanizmach, w jaki sposób ta haniebna komisja działała, gdzie dokonywano linczu na człowieku, który się już nie mógł na miłość boską bronić, bo nie żył. I to w wymiarze moralnym, etycznym, no powiem dyplomatycznie, że mega świństwo, a cisną się na usta są znacznie gorsze. A w wymiarze takim formalno-prawnym, no oczywiście za coś takiego to jest prokuratura. A w wymiarze takim zewnętrznym, europejskim, no skoro Komisja Europejska tak ucieka troską o kwestię praworządności w Polsce, no to tutaj dostała czarno-białym taśmę, z której wynika, że ta praworządność, przynajmniej w obszarze, przynajmniej, że nie tylko, ale przynajmniej w obszarze badania prawdy o Smoleńsku, no była po prostu łamana. Zwracam też uwagę, że przecież na moją interpelację Komisja Europejska w wrześniu 2010 roku, interpelacja była z lipca, powiedziała, że jest gotowa wesprzeć polski rząd
gdy chodzi o umiędzynarodowienie śledztwa i pomoc śledztwie, no, pod warunkiem, że rząd w Warszawie, rząd Donalda Tuska, to wystąpi. W grudniu 2010 roku jeszcze ostrzej, dobitniej powiedział to ówczesny przewodniczący Komisji Europejskiej João Durão Barroso. Tu trzeba powiedzieć wprost, że była wielka szansa, że instytucje europejskie pomogą nam, Polsce, Polakom, w prowadzeniu tego śledztwa i pomogą w wymuszeniu na Rosji Putina ujawnieniu pewnych rzeczy, a przynajmniej będą cisnąć. Z tej możliwości oferowanej dwukrotnie, publicznie przez Komisję Europejską i jej przewodniczącego, ówczesne władze nie skorzystały i teraz dzięki Telewizji Republika mamy obraz dlaczego. Z Ryszardem Czarneckim rozmawiałam, Dorota Kania. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Trwa konferencja prasowa marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego przed 50. posiedzeniem Senatu. Marszałek zapowiada m.in. przebieg tego posiedzenia. Ważne ustawy. Jedna ustawa korygująca budżet tegoroczny. Ustawa o zmianie ustawy o okołobudżetowej, to też ważna. I ważne ustawy, takie z punktu widzenia obywatela, dla każdego obywatela, bo dotykającego bezpośrednio, i chciałem o tych trzech ustawach powiedzieć. To jest ustawa o zmianie ustawy o ewidencji ludności. Będzie możliwość elektronicznego meldunku. To bardzo istotne i ważne ułatwienie. Druga ustawa to ustawa o ordynacji podatkowej. Ważne, dlatego że przedsiębiorcy będą mogli sprawdzić, skontrolować swoich potencjalnych kontrahentów, czy składają deklaracje podatkowe i czy płacą podatki. To będzie też miało duży wpływ na dobre funkcjonowanie całego biznesu. Ważne dwie ustawy, o których może już nie szczegółowo dotyczą zmiany. No to trzeba tą umowę zerwać. Ja nawet nie zapłaciłam tam 170 ileś złotych. Jest zaległe. No ale po prostu to trzeba by było jakoś tak zapłacić. Te żarówki trzeba by było oddać. A ty pójdźcie, spytaj, czy coś można zrobić. Czy to można jakoś przepisać, może na ciebie. No to konto. Plenarnych Senatu nie organizujemy konferencji, ale dziś o godzinie 13 organizuję sam osobiście po raz drugi. Nie jest nasza wina, tylko to wina jest tych łapciuków. Pierwsze posiedzenie dziś, drugie, 14 listopada, to dzień seniora. I będziemy rozmawiali z seniorami, o seniorach. Będziemy rozmawiali o tym, jakie są ich oczekiwania, jakie potrzeby, jakie trudności, jakie kłopoty. I będziemy się wsłuchiwać w głos seniorów. W nawiązaniu nie tylko do wypowiedzi wczorajszej pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił m.in. o planach na drugą kadencję, też tam uwzględniam pracę dla osób w starszym wieku. Zrobiliśmy w tym, w tej połowie kadencji wspaniały, bardzo dobrze oceniany ruch Leki 75+, W przyszłej kadencji chcemy jeszcze bardziej wzmocnić osoby w podeszłym wieku. To ważne, o czym będziemy rozmawiać. Przesłaniem tej konferencji będzie chęć aktywizacji teraz, jak ja nie płacę, to już na dniach już pewnie będziemy zachęcać nie tylko seniorów. Ja zachęcam wszystkich do aktywnego spędzania wolnego czasu wczoraj razem. Pytaj, co tam będzie dalej. No bo żeśmy tak ustalili, że trzeba czekać, że można zapłacić, ale niekoniecznie już teraz, ale ta kwota będzie figurowała i tak dalej, wolnego czasu. Nie jestem członkiem rządu, nie mam bliskiej styczności z ministrami i nie do mnie należy ocena ministrów, nie do mnie należy ocena rządu. Senat akurat tego w kompetencji nie ma. Także tak proszę Państwa, oni tutaj raczej wiesz, on wybiera i może odwołać rząd. Więc to
Wczoraj pan prezes bardzo wyraźnie powiedział i tego będziemy się trzymać, że decyzje właściwie już są prawie podjęte, czy już nie będę podejmował, ogłosimy je na początku grudnia, tak został ustalony harmonogram, więc tutaj nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. No faktycznie dyskusja toczy się w mediach, są różne spekulacje, ja nie chcę komentować spekulacji, jestem gotowy do komentowania faktów, jakby wyglądało moje życie na przykład religijne. Dlaczego myśmy zaczęli od sal takich koncertowych, hal jak tam gdzie jest handlowa hala teraz tam, proszę Państwa, na ulicy Jana Pawła, jak to się nazywa? Nie jest to taka czerwona stara. Tam były pierwsze kongresy tych wielkich Mirowska, hala Mirowska, również tych partia, wielkich hala Mirowska, hala. Wiemy i widzimy, ja że Warszawa potrzebuje się napiję, zaraz się obudzę, bo jeszcze śpię, jeszcze nadaję w letargu, jeszcze śpię, ale zaraz się obudzę i zaraz będę już naprawdę tutaj na wielkim topie. Przekazu tego, to jest kwestia mojego głębokiego przekonania, że Warszawa wymaga odcięcia, odstawania od Platformy Obywatelskiej, że wymaga natychmiastowego audytu. Jeśli zostanę prezydentem, to pierwsza rzecz, dokładny, wnikliwy audyt. Nie wierzę, że jakikolwiek inny kandydat spoza Prawa i Sprawiedliwości dokona takiego audytu, jaki my dokonamy. To jest niezwykle istotne i ważne. Ja nie mam pewnej wiedzy o tym, jak wyglądają finanse, jak wyglądają wyglądają inwestycje, ale wiem, że miało być dużo więcej pieniędzy na inwestycje, zostały wycofane pewne, Warszawa potrzebuje ważnych inwestycji. Jeśli mogę powiedzieć o dwóch, trzech takie, które widzę swoimi oczami wyobraźni, to bardzo bym chciał odbudować Pałac Saski, bardzo bym chciał, żeby w Warszawie była pływalnia i to olimpijska pływalnia, bardzo bym chciał, żeby były hale sportowe takie, które kiedyś w przyszłości umożliwią Warszawie ubieganie się o organizowanie bardzo ważnych imprez. Nie mówię o olimpiadzie, bo to jest marzenie, ale kiedyś może marzenie się też nasze spełni. Myślę, że to już będzie realizował nasze marzenie. Tylko jest marzenie, młody, ja już tak. Jestem nieco starszy, więc artystą nie sądzę, żebyśmy zorganizowali w najbliższych kadencjach olimpiadę, no ale to bardzo. Wszystko przed nami. Jest kotara, w czasie konferencji można prasowej wystąpić. U nas marszałek Senatu Stanisław Karczewski, Senat jest 10.22. Sztuka wszędzie, zapraszamy. Temat dnia. Temat. A już teraz porozmawiamy o gospodarce. Gospodarka polska w trzecim kwartale rozwijała się w tempie 4,7%, wynika z tak zwanego szybkiego szacunku PKB. I tak zaglądają, bo wiesz, statystycznego. Nie to, że podejrzewają, ale wyczuwają, że my coś tam nagramy, wiesz, jak oni kradną, że to Polski, to ktoś informacje dotyczące dobrze, gospodarki. Ja mówię, dobra, dobra. Oczywiście to są bardzo dobre informacje. W zasadzie my, ekonomiści, no mieliśmy pewne szacunki dotyczące tego, jakie to tempo wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale mogło być, ponieważ Główny Urząd Statystyczny dostarcza nam danych miesięcznych. No i to te dane, które dzisiaj zostały opublikowane, okazały się nawet troszkę lepsze od właśnie średnich szacunków rynkowych. Dynamika wyniosła 4,7% w ujęciu rocznym, a ten konsensus był w okolicach 4,5%. Mamy tutaj też jeszcze inne pozytywne zaskoczenia, bo mianowicie Główny Urząd Statystyczny zrewidował też dane za pierwszy i drugi kwartał tego roku i się okazuje, że już w pierwszym kwartale dynamika PKB wyniosła 4,1%, a w drugim kwartale było to 4%. Bo ty moja, tego roku żebraczko, jest na poziomie na przynajmniej 4%. Jeśli chodzi o drugi kwartał, tak jak pani wspomniała, rzeczywiście ten wynik wyniósł 4%, chociaż wcześniej podawano 3,9%. Pani wspomniała też o szacunkach ekonomistów, jeśli chodzi o PKB w trzecim kwartale na poziomie 4,5-4,6%, finalnie to 4,7%. To 1/10, to jest istotna różnica? No to jest o tyle istotna różnica, że jest to tempo wzrostu gospodarczego jeszcze bardziej solidne niż wszyscy się tego spodziewali. To też rodzi pewne reperkusje, jeżeli chodzi o oczekiwania na kolejny kwartał, czyli na czwarty kwartał i de facto na cały 2017 rok, bo jeżeli założymy, że w czwartym kwartale polska gospodarka nadal będzie rozwijała się, no tutaj właśnie na poziomie 4,6%, szanse na to są duże. I biorąc pod uwagę te dane, które właśnie Główny Urząd Statystyczny dzisiaj opublikował, również te zrewidowane,
no to wszystko wskazuje na to, że tempo wzrostu gospodarczego w całym roku będziemy mieli w okolicach 4,3-4,4%, a więc jest to istotnie wyżej niż się wszyscy spodziewali, nawet jeżeli odniesiemy się do opublikowanych wczoraj przez Narodowy Bank Polski prognoz dotyczących PKB, które są zawarte w projekcie inflacji, a który to dokument jest podstawą do decyzji Rady Polityki Pieniężnej, to tam również tempo wzrostu gospodarczego było prognozowane na poziomie 4,2%, a więc okazuje się, że najprawdopodobniej te dane będą sporo lepsze. I będą musiały być skorygowane. Co te dane, o których lepsze, PKB będą dane w tempie 4,7%. Mona Lisa, to po pierwsze, my nie mamy dzisiaj struktury wzrostu gospodarczego. Na razie mamy tylko ten pierwszy taki szacunek i to, co za tym stoi. Dopiero te dane poznamy w końcu listopada. Natomiast, tak jak mówiłam, my dysponujemy danymi miesięcznymi. Na tej podstawie możemy szacować, że po pierwsze szybko rosła konsumpcja. To tempo wzrostu konsumpcji prawdopodobnie przekroczyło już w trzecim kwartale 5%, a więc jeżeli to by się potwierdziło, to oznaczać to będzie, że konsumujemy w tempie najlepszym od 2008 roku, a więc od momentu, kiedy do momentu taka konsumpcja była do momentu kryzysu światowego w 2008 roku, a więc jesteśmy z tą konsumpcją bardzo rozpędzeni. Ja zakładam, że w kolejnych kwartałach ta konsumpcja stara nam się nie będzie zmniejszać, bo z jednej strony mamy jednak to wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych, które posiadają dzieci w postaci programu 500+, a z drugiej strony mamy bardzo korzystną z punktu widzenia pracownika sytuację na rynku pracy, gdzie w zasadzie każdy, kto chce w tej chwili tą pracę znajdzie, i do tego jeszcze obserwujemy podwyżki płac w sektorze przedsiębiorstw na przykład. Więc wsparcie dla konsumpcji jest bardzo duże. No i prawdopodobnie do tego koła zamachowego, jakim właśnie jest konsumpcja, dołączyły jeszcze inwestycje długo oczekiwane. Tutaj wprawdzie spodziewamy się, że głównie w tej chwili te inwestycje w sektorze publicznym są realizowane, a sektor prywatny być może jeszcze na tym tle będzie wyglądał trochę słabo, ale raczej prędzej czy później ten sektor prywatny też do tych publicznych inwestycji dołączy, więc biorąc też pod uwagę to, że w inwestycjach ogólnie rzecz biorąc mamy pewne opóźnienia czasowe, to wszystko nam się będzie trochę przesuwało też na rok przyszły. I z tego względu ja też spodziewałabym się, że ten musi być niższy co od tego, zobaczy. W prognozach wielu ekonomistów, no jednak zakładane jest wyhamowanie tego spodziewała. Monika Kurtek, ekonomistka Banku Pocztowego, bardzo dziękuję za komentarz. Przypomnijmy, polska gospodarka w trzecim kwartale rozwijała się w tempie 4,7%. Wynika z tak zwanego szybkiego szacunku PKB Głównego Urzędu Statystycznego. To lepsze dane niż oczekiwał rynek. Ekonomiści spodziewali się wzrostu na poziomie 4,5-4,6%. Reklama. Szefie, jak mamy to ciąć? Na pół! Media Expert. Tniemy ceny na pół. Na przykład piekarnik parowy Electrolux. Potrawy soczyste w środku, chrupiące na zewnątrz. Zapłać teraz 999 zł, a resztę bez żadnych dodatkowych kosztów za pół roku. Oferta dotyczy kredytu z RRSO 0%. Regulamin akcji w sklepach i na mediaexpert.pl. Decyzja o przyznaniu kredytu podejmie bank. Tak już w życiu jest. Zecepry są lepsze z nutkami, gwiazdka ze śniegiem, a prąd jest lepszy z robotą. Od PGM. Świetna prąd z dodatkami. Tenerysio, kiedyś mordę zamknie. Telefon 4 już. Mordę zamknie. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menedżerów, polityków, rzeczników prasowych, pracowników działów Public Relations odpowiedzialnych za wizerunek firmy na szkolenia dotyczące praktyki wystąpień w radiu i telewizji. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.pl. Telefon 22 645 20 45. Wyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Teraz w Eurojackpot możesz wygrać 43 miliony złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach lotto. Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Polska wieś. Mężczyzna po 30 wpadł w środę. Do najbliższego psychiatry. Osobiście bardzo lubię. Jeszcze większy dystans do pokonania to poczucie wstydu i bezsilności. W zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca mężczyzn popełniło samobójstwo.
6 zł do młodzi mężczyzn. Zaślimba w miejscowości. Leczenie i psychoterapia. Co jedyną chłopczyk? Ma do mnie przyjść. Szybciutka. Twarzy depresji. Chłopczyk. Nie ocenia. Akceptuje. Ogłoszenie społeczne. Polskie Radio 24, jest 10.30, czas na informacje dnia. Katarzyna Okliska, zapraszam. Nasza gospodarka w trzecim kwartale rozwijała się w tempie 4,7%. Tak wynika z tak zwanego szybkiego szacunku PKB Głównego Urzędu Statystycznego. To lepsze dane niż oczekiwał rynek. Ekonomiści spodziewali się wzrostu na poziomie 4,5-4,6%. To najlepszy wynik od wielu kwartałów. Poza tym GUS skorygował dane dotyczące PKB za drugi kwartał. Wskaźnik ten, licząc rok do roku, wzrósł o 4%. Wcześniej podawano, że o 3,9%. A więcej na ten temat na antenie Polskiego Radia 24 tuż po informacjach dnia. Chodzi o ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa i Sądzie Najwyższym. Poprawki prezydenta zostały uwzględnione, mówi Krzysztof Łapiński. Prezydent po zawetowaniu ustaw sądowych przygotował swoje ustawy i powiedział, że dla niego kilka rzeczy jest ważnych, które chciałby, żeby na koniec prac legislacyjnych się znalazły, czyli obiektywne warunki przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego w stan spoczynku, skarga nadzwyczajna, element kontroli obywatelskiej, czyli ławnicy w Sądzie Najwyższym, no i multipartyjność wyboru Krajowej Rady Sądownictwa. I z tych ustaleń, które poczynił pan minister Mucha z panem posłem Piotrowiczem, wszystkie te warunki brzegowe do pana prezydenta zostały zachowane. Krzysztof Łapiński wydaje, że opozycja słusznie twierdzi, że prezydent wywiesił białą flagę. Ja bym nie chciał używać takiego języka, że ktoś wywiesił białą flagę, ktoś przegrał, ktoś wygrał. Po prostu znaleziono kompromis, taki, który wypełnia też oczekiwania pana prezydenta. No i bardzo dobrze. Teraz opozycja będzie mogła pokazać, czy jest opozycją odpowiedzialną, w jakiś sposób konstruktywną, czy totalną, bo jeśli chodzi o wybór do członków Krajowej Rady Sądownictwa, opozycja będzie miała prawo wskazać kandydatów spośród sędziów. Prezes partii rządzącej Jarosław Kaczyński powiedział, że jest prawie pewien, że prezydenckie ustawy będą już wkrótce procedowane w Sejmie. Najbliższe posiedzenie Sejmu zaplanowano w przyszłym tygodniu. Ponad 1800 nowych etatów nauczycielskich w województwie śląskim w związku z reformą oświaty. Śląska kurator oświaty Urszula Bauer podsumowała 2 miesiące funkcjonowania zmiany w szkolnictwie. Jej zdaniem sytuacja w ogóle nie poprawiła się. Wszystkie te parametry, nad którymi pochylaliśmy się, a więc liczba etatów, liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze, liczba nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze. To są wszystko parametry, które nam się poprawiły. Liczba etatów zwiększyła się o 1667. Liczba nauczycieli zatrudnionych na pełnym etacie to kolejne blisko 2000 nauczycieli. Liczba nauczycieli w niepełnym wymiarze 1100. Także proszę Państwa, zapraszam do lektury Biblii, bo bez Biblii nic Państwu to nie da. Odlizywanie się. Na 10 lat przed szczytem partnerstwa wschodniego w Brukseli Polska i Szwecja potwierdzają wsparcie dla unijnych aspiracji Gruzji. Ja myślę, że nawet lepsze jest lecieć z gołą dupą. Ale po coś? Nabrać mądrości, bo Salomon jak leciał do Boga, ministrowie spraw zagranicznych Polski i Szwecji podkreślają wiodącą rolę Gruzji po co? Po Bożą mądrość. Po co leciał do Boga? Szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski przekonywał, że Warszawa wolałaby przyznać Gruzji pełne członkostwo w Unii, ale jak mówił, na razie to niemożliwe ze względu na sytuację i pewne znaczenie Unii Europejskiej. Na razie mowa jest o politycznych gwarancjach dla Tbilisi. Czego możecie oczekiwać od szczytu? Bezwarunkowego poparcia dla gruzińskich ambicji, by być członkiem Unii Europejskiej i wszystkich instytucji, które stworzyliśmy na zachodzie Europy. W tamtejszej dyplomacji Michail Dżanelidze mówił, że jego kraju nie rozczarowuje wstępna deklaracja szczytu o uznaniu europejskich aspiracji jego kraju. Gruzja przeprowadza wszystkie te reformy dla siebie, dla swoich obywateli, tak aby sprawić, by Gruzja była prawdziwie europejska.
europejskim państwem. Unijną perspektywę dla Gruzji popiera też szefowa szwedzkiego MSZ Margot Wallström. Jak mówiła, Gruzja osiągnęła postęp w reformach, ale musi systematycznie wdrażać zapisy umowy o stowarzyszeniu i wolnym handlu ze wspólnotą. Z Tbilisi Karol Darmoros, Polskie Radio. Gruzja postęp uczyniła. Ataki na kilkanaście punktów kontrolnych. Unia, Unia święta jest bardzo. Zabiły 45 bojowników i raniły 30. Unia, Lena, tam jedna mówi, że ja jakiś inny mam głos. Ja po prostu nie chcę śpiewać, czy w tych takich teatrach, czy pracować w sądzie jako sędzina. Nie chcę. Po prostu to jest zły świat. To jest ten zły świat. Ludzie tego nigdy nie mogą pojąć, bo Kościół o 325 roku, jak połączył wszystkie religie zusammen do kupy na grant, pogański przecież, w jedną całość, to proszę Państwa, tak to przez tyle setek lat idzie. Także to nie jest to, że nasi pradziadowie. To jest od IV wieku pogaństwo, no w kościele jest. Dlaczego mówią, że na Watykanie, na budowli watykańskiej? Proszę Państwa, dlaczego to? Saturn, napisy bogów pogańskich, no bo przecież oni dawno w to pogaństwo weszli. O czym my tu mówimy, gdy nadaje nasze radio? Jesteśmy podłączeni, proszę Państwa, do naszego radia. Talk FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Talk FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Jesteśmy połączeni. Wielka Brytania wychodzi z założenia, że to jest problem Unii Europejskiej, a nie Wielkiej Brytanii. Nie lubimy plotkarzy. Z Unią pożegnać. No, Judaszy z biblijnego punktu widzenia w ogóle, prawda? Patrząc się na to. Nie lubimy Judaszy. Proszę Państwa. Judaszy nie lubimy. Nie lubimy Judaszy. Gdy nadaje nasze radio. Tak FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Tak FM, Euro, Concita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. Po dwóch latach od złożenia notyfikacji. A ta jaćka silna kobieta. Jak się kopie. Jakby jest sporo racji w stanowisku strony brytyjskiej. Wydaje mi się, że to, co skutkowało, to właśnie mają obowiązek tych nazwijmy to płatności. A ta jaćka silna kobieta. A rzecz, która się z tym nie wiąże. To znaczy Brytyjczycy regularnie zgłaszają. Także widzicie Państwo, ludzie są Judaszami. Strona unijna nie potrafi w bardzo precyzyjny sposób uzasadnić. No gdzie, bo to zaraz stanie, gdy nie wolno brytyjskich. Natomiast z kolei po stronie unijnej no jest to założenie wbrew pozorom raczej polityczne niż prawne, że skoro Brytyjczycy przyjęli określone zobowiązania właśnie polityczne w ramach wieloletnich ram finansowych, to powinni ich dotrzymać. A w tle tego wszystkiego jest prosty fakt, że po prostu jeśli Brytyjczycy nie wpłacą pieniędzy w ramach tej ramach określonych wieloletnich finansowych, to albo będzie trzeba te ramy renegocjować, co jest bardzo bolesnym procesem, albo ktoś będzie musiał. Albo ktoś będzie musiał zacząć dopłacać, albo komuś będzie trzeba wypłacać mniej. I teraz jeśli o tej kwestii mówimy, i to chyba tutaj w znacznej mierze dotyczyła tego wizyta pana Berniera, to pamiętajmy, że Polska jest największym krajem, który pod względem wypłat z budżetu unijnego, czyli my bylibyśmy pierwszym krajem, który by to odczuł po tej stronie płatności. Natomiast drugi kraj, który ma dosyć sztywne podejście do tych spraw, to są Niemcy, bo z kolei Niemcy są kandydatem na tego dodatkowego płatnika numer jeden. Czyli gdyby Wielka Brytania wystąpiła z Unii Europejskiej po tym, jak wygasłyby jej prawa i obowiązki, nie wpłacając żadnych pieniędzy do unijnej kasy, okazałoby się, że część krajów unijnych, w tym Polska, otrzymałaby zwłaszcza Polska otrzymałaby mniej pieniędzy, a być może musiałaby jeszcze więcej dopłacić do wspólnej kasy.
Polska raczej netto by nie dopłacała. To jeszcze nie ten moment. Natomiast jeszcze chyba nie ten moment. Natomiast na pewno byśmy dostali znacząco mniej. Natomiast skąd netto sporo dopłacić, musiałyby te państwa najbogatsze, ale chyba przede wszystkim Niemcy. Załóżmy w takim razie, że ziszczy się ta opcja, że w roku 2019 Brytyjczycy tracą i prawa, i obowiązki, a zatem tracą wszelkie prawa, ale nie muszą wpłacać żadnych pieniędzy do unijnej kasy na pożegnanie, żadnej opłaty rozwodowej, tak to nazwijmy. To by również znaczyło dla Wielkiej Brytanii, że utrudniony będzie zapewne dostęp do wspólnego rynku unijnego. Tak, a o to chodzi Brytyjczykom przecież. Właśnie o to nawet kwestia się zasadniczo rozbija. I tutaj warto podkreślić, że o ile Unia Europejska przyjęła taką zasadę sekwencyjności tych negocjacji, to znaczy najpierw rozmawiamy o tak zwanym rozwodzie, a później dopiero o przyszłych relacjach, to Brytyjczycy podkreślali, że tak naprawdę żadnej z tych strategicznych kwestii rozwodowych nie da się ostatecznie rozstrzygnąć, zwłaszcza na tym poziomie strategiczno-politycznym, bez określenia co w zamian, czyli bez tych przyszłych warunków współpracy. I o tyle to moim zdaniem jest uzasadnione z perspektywy brytyjskiej, współpraca, że jakby Brexit nie wziął się z niczego, nie przez niepopularności Unii Europejskiej. Skoro tak, to wiadomo, że politycy brytyjscy, niezależnie od tego, jak rządziła, mają określony problem w komunikacji ze swoim elektoratem. I skoro tak, to dla nich kluczową rzeczą jest możliwość przedstawienia tego porozumienia końcowego z Unią Europejską jako pewnego rodzaju pozytywnego targu, gdzie określone rzeczy wpłacamy, wnosimy, godzimy się na nie, ale z drugiej strony dostajemy określone świadczenia w zamian. Natomiast sekwencyjność tutaj, tą logikę prezentacji całych negocjacji po stronie na brytyjskiej scenie wewnętrznej bardzo utrudnia. Stąd też ta tendencja do usztywnienia stanowiska brytyjskiego. Jeżeli chodzi o stronę unijną, to tutaj problem jest jeszcze chyba bardziej skomplikowany, dlatego że Unia Europejska ma naturalną tendencję do wybierania rozwiązań na zasadzie najmniejszego wspólnego mianownika, dlatego że to jest po pierwsze w tej chwili 27 państw, a po drugie jeszcze kilka autonomicznych instytucji europejskich, z których które mają często bardzo rozbieżne optyki. Tutaj warto dodać, że Parlament Europejski, który będzie miał prawo weta wobec końcowego porozumienia, ma chyba stanowisko najsztywniejsze ze wszystkich. Jeśli chodzi o retorykę, jaka pojawiała się w czasie kampanii przed referendum brexitowym, pojawia się tam argument, że Wielka Brytania jest członkiem Unii Europejskiej, sporo musi pieniędzy wpłacać do wspólnej kasy, a w cudzysłowie raz, nic dwa, trzy, z tego Brytyjczycy nie mają. Także jak państwo wejdą do lmercedes.youtube.com, to państwo zauważą, jak bardzo teraz w świecie rozpanoszył się puryzm. No to jest taki styl, puryzm, który we wszystko wszedł. Tak, puryzm. Kiedyś moja koleżanka Bożena Rossa, która nawet w szkole dzieciom mówiła, że Bóg ma na imię Jahwe. No tutaj przy Saskiej Kępie, gdzie też nam się tutaj udało mieszkać z 7 lat, ja wiem, sporo. No i ta Bożena Rossa, kiedyś tutaj, kiedyś do niej chodziły, ona koniecznie chciała ze świadkami Jehowy czytać, ze świadkami na Gocławiu tu mieszkała, dojeżdżała w 111, już tam niemiecka wyprowadziła się Bożenka Rossa, która właściwie nie zrobiła magisterki, ale była tak ambitna, że po prostu uczyła języka polskiego, była po studiach, była po polonistyce, uwielbiała Dostojewskiego, filozofię wielką, uwielbiała Biblię, no i z nami Bożenka Rossa czytała Biblię, Pismo Święte. No to więc ona uwielbiała coś takiego jak puryzm, proszę państwa. Jak puryzm. Żadna ze stron puryzm. Nie ma takiej siły z drugiej strony. Także proszę państwa, w naszym kanale El Mercedes mamy już około 50 tysięcy filmów. Mam nadzieję, że sztuczna sekretarka dobrze zapisała, dobrze, zgadza się, bo nawet już teraz zerkam, bo czasem nie zerkam, bo zerkam na co innego, muszę pilnować, żeby nie ukradli, proszę państwa, takiej beczki gumowej już.
te państwa, które także purryzm, proszę Państwa. El Mercedes. I teraz ten purryzm jest w stanie wyjaśnić wszystko. Dlaczego, proszę Państwa, Polakom się nie udało uzyskać odszkodowania od Niemców, a Żydom się udało, ale jednak Żydom objawiła się Matka Boska żydowska i powiedziała, że nic Hamy nie będziecie z tego mieć, bo w Ameryce to ludzie, którzy mają ogromne bogactwo, nie jeden, tytuły, zaszczyt i sławę. No tam o te zaszczyty to jest coraz gorzej, bo tam konkurencja silna. No to ludzie odbierają sobie życie, nie chcą tego mieć. Oddają to i z tego nie mają nic, nie dają właściwie nikomu. I tak samo z tytułem i z zaszczytem, co mówię, że ciężko w Ameryce. To ludzie oddają, nie chcą z tego korzystać. Dlaczego? Dlatego, że przejrzeli na oczy całą tę Europę, w której uniwersytety są wymysłem średniowiecza. Jest to wszystko gówno warte i taki człowiek, który tutaj krzyczy, a wyżywa się, żeby się dowartościować, bo ludzie tu w Europie są niedowartościowani, nie mają psychologii w sobie, nie mają mądrości, nie mają wiedzy, na przykład na temat osób niepełnosprawnych, bo tutaj każdy tu zaraz mówi, że jakaś debilka. Każdy mówi, że to jakiś debil. A to jest ciężki orzech do zgryzienia, proszę Państwa. Wielka wiedza, wielka filozofia dla psychologii, dla pedagogiki. No jak ktoś był na Szczęśliwickiej, ja tam też uczyłam się, proszę Państwa, u Grzegorzewskiej na studiach, bo byłam na Akademii Teologii Katolickiej. Byłam na psychologii, w ogóle psychologia, to ja nawet nie muszę studiować, ja tak kocham psychologię i tak się orientuję w tym wszystkim, w tej psychologii, że nawet prześcigam tę sekretarkę sztuczną, która też oczywiście się myli, ale Państwo zobaczą, że suma summarum kontekst sytuacyjny jest jasny. Nie daje mi się oszukać, nie daje mi się zwieść. Szatan diabeł krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. A że my żyjemy w dniach ostatnich, mormoni są też, linie ostatnie. Tego złego systemu rzeczy krąży jak lew ryczący, szukając kogo by pożreć. Można obiecywać dużo socjalnie, ale żeby to zrealizować, trzeba mieć dobry budżet, dobre PKB i tak dalej. I tutaj oczywiście to są zarówno działania rządu, jak i warunki makroekonomiczne, co trzeba wyraźnie podkreślić. I splot tych dwóch czynników spowoduje, że wydaje mi się, że powinni być w dobrym nastroju. Jak przyjrzałem sobie ekspozę pani premier sprzed dwóch lat, no to większość tych sztandarowych zapewnień została zrealizowana. Tam gorzej troszkę z tymi gospodarczymi, bo kwota wolna od podatku miała być podniesiona do 8 tysięcy, to się jeszcze nie stało. Natomiast te socjalne postanowienia, te główne, które pani premier wymieniała, czyli obniżenie wieku emerytalnego 500+, no są zrealizowane. Poza tym rządowi udało się rzeczywiście znacząco zwiększyć wpływy z VAT-u przede wszystkim z tego, co są pieniądze na realizację tych zamówień. Gospodarka się rozpędza, spora część obietnic, w szczególności socjalnych, została zrealizowana. Sondaże pokazują coraz wyższe poparcie dla partii rządzącej. To może być taka spóźniona premiera, która nie nastąpiła bezpośrednio po wyborach. Żadne wyznanie wiary, nie ma co wierzyć, bo to wyznanie wiary powstało pod wpływem pogaństwa. Ale też istotne jest to, co nigdy się w tych tekstach nie pojawia. I tutaj teksty, co to pani filozof? Teksty, trzeba do Biblii. Tekst Biblii. Państwo zobaczą, jak szatan chytrze ludzi odciąga od Słowa Bożego, od Biblii. Szatan chytrze ludzi odciąga od Słowa Bożego, od Biblii. Chytrze. Nie daj się zwieść. Szatanowi. Nawet czasami nie wyobraża sobie gospodarcze swoich działań, ale realizuje to, co zamierzał, czy też
Żadne sobory, żadna ludzka filozofia, żadna świecka, wiadomo, że kościoły, kościół katolicki musiał być też zeświadczony, bo nie miałby polotu. No to jest oczywiście, bo takie od lat już właściwie postuluje zmiany w sądownictwie. Jeśli chodzi o dwa lata rządu premier Beatyszy, bo mówi się dużo w kontekście o ewentualnej rekonstrukcji rządu, spodziewa się pan daleko idących zmian. Wczoraj prezes Kaczyński w wywiadzie polskiej telewizji bardzo powiem coś takiego, co było moim doświadczeniem. Kiedy poznałam historię tekstu wyznania naszej wiary i powodów kształtowania takich, a nie innych tego chyba nikt nie wie, myślę, że to już jest troszkę taki... Uświadomiłam sobie, że kredo zostało nam dane nie po to, żeby je mechanicznie odbyć. Raz, dwa, trzy, cztery, Dawid Kotek miałeś i spać. Dzisiaj będziesz długo spał w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. Idź tam na górę po lewej, są pufy. I tam ile osób siedzi tam, rzadko która jest wolna, tylko mogą być zajęte. No, także ta, która jest wolna, legnij tam, pośpij sobie chłopczyk, bo ty potrzebujesz tak troszeczkę wypocząć, potrzebujesz tak troszeczkę się wyspać. I bądź grzeczny, tam nie zaczepiaj tej baby, co stoi przy wejściu, a te od szatni to tak różnie, nie zaczepiaj za bardzo, nie zaczepiaj, nie zaczepiaj. Takie są rozważania dzisiaj, pani profesor, wokół pracy wiary i państwa zapraszamy. Jeśli chcecie się państwo podzielić, zapytać o coś panią profesor, to bardzo prosimy. Dla państwa, dla tych, którzy dzwonią z Polski Północnej, jest to numer 56 655 2555, a dla tych, którzy dzwonią z południa Polski, jest to numer 56 655 2355. Dla twojego dobra nie zaczepiaj. Mówię ci jeszcze raz, dla twojego dobra. Temat zastępczy troszkę do rekonstrukcji, ale też to jest takie zawsze trzymanie w szachu tych ministrów, żeby się nie czuli zbyt pewnie. Chociaż z punktu widzenia teorii zarządzania zasobami ludzkimi nie jest to najlepsza forma. Takie częste grożenie dymisją to nie za bardzo motywuje do dobrej pracy, jeżeli byśmy byli w firmie zwykłej, to raczej to byłby zły sposób. No ale w polityce być może to motywuje tych ministrów, chociaż wątpię. Z drugiej strony groźb wprost wyrażonych nie ma. Nikt nazwisk, jeśli chodzi o polityków partii rządzącej, nie używa. Z drugiej strony widać pewne wzmożenie w niektórych ministerstwach. No widać wzmożenie medialne, taką dużą aktywność niektórych ministrów, czy w obszarze infrastruktury, czy właśnie cyfryzacji, bo o tym się troszkę mówi więcej właśnie, a niektórzy ministrowie na przykład wolą pewnie pracę z takim ministrem Strażyńska, raczej z takim ministrem, która sobie pracuje i efekty oczywiście są, jak są tego, bo mamy różne projekty i elektronicznych dokumentów i tak dalej, jeszcze kilka, ale to nie jest takie bardzo nagłośnione, więc pewnie postanowiono, że może taka obecność medialna pomoże. Szatan chce się wcisnąć różne stanowiska. No więc jak, następny forma zaginiony kwartał w Łodzi. Przyło było, się skończyło zaginiony kwartał w Łodzi. Bogactwo Łodzi. Rzeczy, które nie wyszły. Łódź 20-39. To już historia, Łódź to już nie wróci. Refotografie, Łódź, koniec XIX wieku. Kronika widmowa, miasto Łódź. Pocztówka z Łodzi, z nurtem łódzki brzeg, z miasta Łodzi. Ta reforma są, Finans, tak. No, to są dość kontrowersyjne sprawy, to znaczy przy całej chęci zmiany tego modelu, który trzeba było zmienić, jednak moje magiczne miasto. Okazało się to... No to widzicie państwo, te budowle żydowskie są takie masywne, ale może też i dlatego, że kiedyś w ogóle były takie masywne budowle, proszę państwa. I konkurencja jest to dla kościołów katolickiego, bo ksiądz Rydzyk powiedział o tych budowlach takich tych dzisiejszych XX wieku, że to jest nic takiego. To niezbyt dobrze oceniam. Też jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, troszkę miałbym tutaj większe ambicje, dlatego że Polska wchodziła
ten rząd wchodził w swoją rolę w dużym kryzysie, szczególnie w Unii Europejskiej. Mógł ten rząd być właśnie takim odnowicielem, mógł pokazać jakąś nową koncepcję na Unię Europejską. Tego nie widzę, tego nie ma. No dobrze, proszę Państwa, zaraz zadzwonimy tutaj do firmy Play. Oszustystyczne już nic tam nie będziemy przez Polskę, pokazywać. Ale jakby nie posuwa to spraw naprzód. No myślałem, że Polska właśnie będzie takim nowym motorem, da nowy impuls dla Unii Europejskiej, to się nie dzieje, także tutaj te sprawy zagraniczne wydaje się, że... Dobry. Może kurier do mnie przyjść. Tak. Dobra, a DHL? Trochę w ciszy i nie, trochę mogły być bardziej UPS, wyważone. UPIA. To na pewno dobra. Są takie punkty, gdzie jeszcze trzeba wiele pracy. Wspomniał Pan o... A tam gdzie słuchać? Sprawa związana z reformą sądownictwa. Rządzący mogliby odpowiedzieć i być może tego powiedzą w czasie konferencji prasowej, że no, no. Reforma jest właściwie przez cały czas dyskutowana. No. Łuczyński Łukasz. No. Dobra, to ja to sobie zapiszę. Jak to do mnie będzie... To niech dzwoni, on do mnie ma numer. Tak? Tak. Aha, no dobra. Będzie miał numer do mnie. No okej, dobra. Może kogoś na budowie. Dobra, takie na... Dobra, ja zapiszę, dobra. Co najmniej, jeżeli nie... marginalizowaniu, czyli on stracił po prostu swoją rolę, ale oczywiście działa, w systemie prawnym działa, no dlatego, że po prostu rząd PiS-u poszedł drogą rządu Platformy, która wymieniła, która wybrała sędziów, jakby nie trzech sędziów nielegalnie, żeby PiS-u zrobił to samo, no ale to jest taka zasada, no jak Kalina Łukaszkowa, to my Kalemu też. Reklama. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neosine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neosine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inosyny wspomagającą u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania na wrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dynamoczanowa hiperurykemia. Aflofarm. Nowości przedsiębiorczości. Serwis informacyjny dla firm. Sensacyjna obniżka ceny paliwa dla firm. Aliorbank gwarantuje niską cenę paliwa. Tylko no i zobacz, po co nam ta reklama? Państwo zobaczą, jak oni się ciskają z tą reklamą, prawda? Że po co ta reklama? Jak jest abstrakcyjne to zło. Także szatan, diabeł wszędzie się ale naprawdę ciska. Dobra, i to. Szatan. Diabeł wszędzie się wciska. Pani profesor, ja mam pani profesor. Co jeszcze podpowiada nam to jest wiary, które na ta pani tej, profesor, która... Części, o której pani mówiła... O kościele gada. Oj, przestań. Przestań, pani profesor. Przestań głupoty gadać. Przestań. Pani profesor. O matko, trzeba włączyć do panią profesor. Bo, no proszę Państwa, coś okropnego. O, Rysio. Zadzwonimy tutaj. O, Rysio, Fisio. Przedsiębiorców w Polsce. Gala złotych certyfikatów rzetelności, której partnerem jest...
Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Ty potrzebujesz, kochany, zupę zjeść, tak, w sensie, żeby to na trawienie poszło, żebyś to strawił, bo jak będziesz bułki wpieprzał i tylko takie gęste, to nawet kupy nie będziesz mógł zrobić. I będę musiała ci zrobić lewatywę, mój syneczku. Musisz jeść takie rzeczy, dużo pić, no a w zupie wiadomo, że zupa nie musi być gęsta, zupa może być rzadka, tym lepiej, jak ktoś to lubi, zapraszamy. Także moje dziecko, masz być posłusznym i to, co ja ci tu mówię, bo to jest dla twojego dobra.